Tak więc Half-Life, inaczej nazywany w tym przypadku Black Mesa, odświeżona wersja Half-Life 1, gdzie razem z jako Gordon Freeman, fizyk jądrowy, który spowodował totalną apokalipsę, przemierzamy najdalsze zakamarki tajnego laboratorium Black Mesy. Razem z kapeluszem Mateuszem. Tak, to jest właśnie nasz kapelusz Mateusz. A to jest nasz nowy... O kurde, jaki wybór chyba mamy. Możemy sobie wybrać, którym chcemy pojechać. Byczki, który jest lepszy, ciężki wybór. Dobra, sprawdzimy, czy to się uda. Wow. Sprawdzę, czy faktycznie można każdym pojechać. Ja cię kręcę, ile wyborów tu mamy, zatrzymać tą farsę. Dobra, kapelusz Mateusz już tutaj wsiadł, więc odpalamy to gówno. Patrzcie na to, jak se siadł elegancko. I wjeżdżamy na kołowrotek zmieniający... No na to wjeżdżamy. O kurde, kapelusz Mateusz, nie wygłupiaj się nawet. Dobra, bo coś czuję, że jej podróżowanie z tym kapeluszem nie będzie należało do najłatwiejszych zadań, ale jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. A teraz ruszymy drugim pociągiem, możemy to zrobić? A już nie możemy, zaciął się. No dobra. Tak więc jak to się mówi, chyba nie pozostało nam nic innego, jak ruszyć w niezapomnianą przygodę. Czeka nas wiele wspaniałych chwil, być może, tak więc... Sebastian, trzymaj tam się, byczku! Nie puszczaj się, czy coś. Dobra, odpalamy to gówno. Jedziemy sobie tunelami. Nie za szybko, co prawda. Jedziemy sobie tunelami. Razem z kapeluszem Mateuszem. Pędzimy jak przystało na naszą błyskawicę. Zawrotną prędkością. O, chodźmy zobaczyć, co tu jest. O Boże, ale się wystraszyłem. Tak, jestem Freeman. O co chodzi? Co się dzieje? The old guy was so worried about getting out alive, he didn't think to stop and tell me. Anyway, the main thing is, the military aborted the launch. So when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. You said something about a Lambda team needing a satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Czyli mam wystartować jakąś rakietę. Now, get going. I'm going to stick around and help any other stragglers. Kurde, byczku, dobra, suwa się. Co tu jest? Jakiś przełącznik? A, przełącznik. Wow. Wow, dobra. Kurde, widzę, że urządziłeś ty tu siebie. W ogóle tak abstrahując totalnie. Zobaczcie, jaka wygląda sytuacja. Jest sobie gościu, nie wiem, pewnie nie mam takie zasadnicze. Czy on tu ma wejście? Po pierwsze, gdzie on sra? To mnie zastanawia. Gdzie ty srasz? Gdzie swoje potrzeby odwalasz? Bo tak, nie ma tu żadnego kibelka. Jedyne co ma, siedzi sobie na tym krzesełku. Ma mini telewizor, który prawdopodobnie już nie działa, bo doszło do... Chociaż nie no, prąd działa, ale nie wiem, czy coś puszczają w mini telewizorku. Co nie? Ma tu jakieś farby, puszkę z narzędziami, butle z gazem. I co ty jesz? Gdzie ty srasz? Ja się pytam, jak ty tu egzystujesz i jak tu dojeżdżasz do pracy chyba pociągiem? Przecież masz najdudniejszą robotę ever, ziomuś. No straszna nuda. Pozwól, że ci ulżę. Dobra, trzeba było mu ulżyć. Biedaczek się męczył niepotrzebnie. A teraz lecimy w drogę. No niestety, tak czasami Gordon Freeman robi. Dobra, pełna moc. Dawaj to kapelusz, bo wylecisz w powietrze pewnie. Puff, tak żeśmy przyrąbali, że na pewno by wyleciał w powietrze. No właśnie, gdzie on sra? To jest odwieczne... No co jest do cholery z tym kapeluszem? No i zniknął se, no nie wierzę. Ja pierdzielę, jakie te kapelusze po prostu... Te kapelusze... No i co? Masz za swoje, to twoja wina. Dobra, odpalamy ten... Dobra, dawaj ten kapelusz, chyba muszę trzymać w ręce, bo jak nie będę trzymać w ręce, to Mateusz sobie gdzieś pójdzie.
Oj, Fox, gadaliśmy o tym, bo był taki jeden gościu tam, jakiś kolega Sebastiana. I wyobraź sobie, że on mieszka w takiej budzie, ja się zastanawiałem, gdzie on sra, bo no ewidentnie nie ma gdzie. Dobra, połóż się tutaj, bo to nie, nie muzyka jest zbyt epicka, żeby teraz gadać o sraniu. On a rail. Ale nutka wleciała! No dobra, to była piękna muzyka opowiadająca o naszej mroczej podróży tym oto wagonikiem. Jak sami widzicie, ta podróż zakończyła się gigantycznym sukcesem. No nic, piękna historia o jakiś Bogdan znowu leży martwy, no niedobrze. Czy ja właśnie wiem, co ja robię? Nie mam pojęcia, ale zobaczyłem, że jest zejście, mówię, idę popływać. Och tak, narkotyki. Dobra, tak naprawdę chyba tutaj oprócz tych dawki małych ilości narkotyków chyba niczego nie ma. Elo, elo, witam wszystkich, co dopiero przyszli. Witam też moich subskrybentów, na przykład napisowy pieseł, witam cię. No, witam serdecznie. Jakby były jakieś bitce albo ktoś jakąś miesięcznicę obchodził subskrypcji, to tak krzyczcie w komentarzach, bo jeszcze nie naprawiłem powiadomień. Ale z chęcią podziękuję każdej osobie, która subskrybuje kanał i wysyła donate'a w postaci bitców. Ale też proponuję wysyłać donate'y w normalny sposób, bo tam dochodzą powiadomienia. No nic, jak sami widzicie, kontynuujemy naszą przygodę w Black Mesie. Albo jak to woli, w czarnej masie, bo to jest oficjalne tłumaczenie. Jakby ktoś się kiedykolwiek zastanawiał, jak przetłumaczyć to słowo. Tak, ktoś nazwał tajne laboratorium czarna masa. No nic, no wiadomo, każdy ma jakieś swoje pomysły w życiu, co nie? Patrzcie, jak tutaj się elegancko kapelusz urządził Mateusz. Klasa. Podoba mu się. Chyba zrobimy jakiś gruby savix. Jedziemy. Dobra, przyspieszmy trochę, bo wolno się jedzie tak, że nie mogę wytrzymać. Jedziemy sobie pociągiem. Tralala. O! Chyba będzie przystanek kolejny. Dobra, zwolnijmy. Zobaczmy. Tutaj niczego nie widzę. A tu po prawej... A jakiś kanał wentylacyjny niby jest. I mamy już pierwszą rozdrożeń. Możemy tutaj zrobić coś takiego jak skręt. Możemy zrobić coś takiego. To chyba tak działało, co nie? Nie? To tutaj ten działa? O nie, bydlak. Haha, pudło. Dobra, zatrzymaj tą farsę. Nie dało się tutaj jakoś tak zrobić, żeby to... Ej, no pamiętam, że w normalnym tytule dało się tak zrobić, żeby to skręcało. No nic, Vortiguany powiedziały mi, żeby zwiedzić to miejsce. Coś może być na rzeczy. Ale chyba to coś jest popsute i ewidentnie nie da się tam dostać, a szkoda. Brani, mam pytanko, od kiedy przeniosłeś się na Twitch? Nie, że nie wiedziałem, że streamujesz na Twitch, bo tylko chciałbym wiedzieć, czy długo cię obserwuję. No nie wiem, czy długo mnie obserwujesz, Jolo Marek, to chyba od ciebie zależy, co nie? No, to chyba od ciebie zależy, czy mnie długo obserwujesz. Skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? To ty mi powinieneś powiedzieć. Kurde, no niczego tu nie ma. Dobra, pełna moc.
Pędzimy na pełnej. Co tam światło, jakie światło się świeci. Dzień dobry. O cholera. Leżeć. Ty też. Poczekaj, przeładuję. Leżeć. Króciutko z nim, dobra. Mateuszu, popilnuj pociągu, rozejrzę się tutaj. No, rozejrzę się po tym bagnie, bo czuję, że tu jest jakiś dobry, można tu znaleźć jakiś dobry szajs. Zobaczmy, co my tu mamy, drugie tory. Nic ciekawego, ale tam coś jest ciekawego. Nie wiem czemu, ale kusi mnie, żeby się rozejrzeć. Parkour! Tylko Gordon Freeman tak robi, skacze nad przepaścią, jak ja prawdziwy motherfucker. Nie, moment, my tu byliśmy, byczku, tam jest drugi pociąg za to. No dobra, troszkę się zagubiłem, ale niczego tu nie ma jednak, świruski. Dobra, lecimy dalej, pan kapeluszu Mateuszu. Co to za światło jest? Ja pierdzielę, kto tu zamontował światło? Zgaście ten shit! Jak to się gasi, te gówno? No chyba się nie da. Czemu to w każdym świeci? O, zgaszone. Aha, interesujące. Mateuszu, nie wiem czemu, ale mam dziwne przeczucie, że to jest dobry moment, żeby wyskoczyć z tego pociągu. Może mi się tylko wydawać, oczywiście. Dlatego i tak się tam władujemy. Uwaga! Jak to się mówi? YOLO! Woohoo! No i co? Tylko tyle? Już? Zacięło się po prostu? Co to za gówno? Miałeś się tam wpierdzielić. No i się popsuło jeszcze. Ja cię kręcę, nie no Mateuszu, rozczarowanie. Nie można było się nawet wpierdzielić tutaj do wody, jak przystało na prawdziwego, normalnego naukowca. No ale rozczarowanko, co nie? Ale powiem wam, że ten rozdział się akurat mocno różni od tego, który znam z Half-Life 1. Tak porządnie się nudzi, bo totalnie nie kojarzy. Dobra, może teraz jak prąd wyłączyliśmy, to możemy się tam wpierdzielić. Chyba nie za bardzo. Dobra, kusi, żeby tam wskoczyć i zbadać ten teren, co nie? Wskakujemy. A nie, tutaj niczego nie ma. Oprócz tego, że wtyczka jest jakaś, której nie możemy odłączyć, żeby było śmiesznie. I tu jest wtyczka. Po co ja miałbym to naprawiać w sumie? Nie wiem, naprawmy. No dobra, i coś żeśmy zrobili. Tutaj. Nie wiem, przełączmy to z powrotem. O, już na jaki prądem nie wali. Dobra, i co, otworzyliśmy te drzwi? Nadal są zamknięte. W sumie ciężko mi powiedzieć coś, żeśmy naprawili. Pewnie dowiemy się o tym za chwilę. Dobra, Mateuszu, idziemy. Tutaj się jakoś pewnie da dostać, ale nie widzę tutaj innego przejścia żadnego. No nic, jak to się mówi, wesoło, lecimy dalej. O nie. Ale rąbło. No, przyznam się szczerze, trochę na to nie byłem przygotowany. I wydaje mi się, że ta ciuchcia nie pojedzie, bo zapomnieli zamontować kierownicy. No niestety, Mateusz, okazuje się, że nasza droga będzie jednak trudniejsza, niż mogłoby się wydawać. Poczekaj tutaj koło śmietników, zaraz wracam. O kurde, ale rozleciał w kosmos. Dobra, co to jest za przycisk? Wow, most tu opuszczam, ale beka. Dobra, jednak Mateuszu, będziesz mi potrzebny po zastanowieniu. Leżeć, motherfuckerze. Coś tu ciekawego jest? Tylko napisane de pizza. Poczekaj, to jest ważne, de pizza i te. O co chodzi? De pizza? Intel? De pizza, de pizza! To jest jedna z najważniejszych chyba it's... De pizza is a... Pizza jest kłamstwem! Teraz to widzę! Nie! To niemożliwe! Oznacza, że żyjemy w jakimś alternatywnej rzeczywistości! Nie, tylko nie pizza! Wszystko tylko nie pizza! Pizza nie może być kłamstwem! Ale żeśmy odkryli teraz sekret. Nie, no nie wierzę, teraz będzie mnie to do końca życia męczyć.
Co jest do cholery? No, całe moje życie było kłamstwem, a opowiedziane. Ja cię kręcę, ale numer. No to nie jest za pizza. Leżeć. No nieźle, ale żeśmy sekret odkryli. Pizza z kłamstwem, co to może znaczyć? To znaczy tylko jedno, jeśli znajdziemy pizzę, okaże się, że tak naprawdę to nie jest prawdziwa pizza. To będzie twór z nie z tego świata. Na pewno nikt nie napisał tego przez przypadek. No, więc niech tylko znajdę tą pizzę. Jeśli pizza zostanie znaleziona, znaczy to tylko jedno, będziemy musieli ją zniszczyć. A teraz... Jakiś włos mi wpadł do buzi. Chyba kota. Bo jaki inny włos mógłby mi wpaść? No, ale dobra. Czas ruszać w podróż. Pełna moc! No nie wierzę, popsuło się. No, jedzie. Jedziemy sobie i kawkę pijemy. Jedziemy sobie i kawkę pijemy. Jedziemy sobie elegancko przez czarną masę. Zbrody? A skąd? No gdzie tam zbrody? Na pewno kot mi włożył włosa do buzi. No. Nie, nie będziemy mogli zjeść zakazanej pizzy. Legenda głosi, że jeśli pizza jest kłamstwem, trzeba będzie ją zniszczyć. Tylko w ten sposób przywrócimy pokój na świecie. O cholera, ale się rozpędziłeś, byku. Stop! Stop! O kurde, byku. Zaczekaj chwilę, bo kapelusz mi spadł. No trudno, pójdziemy drabiną. No zdarza się i tak, co nie? Au! Cholera jasna. Nie! Uff, ale byłem szybki tym razem. Łatwo. Czy ty je robisz? Kurde, gałgan. Myślał, że mnie załatwi. Nie ma takiego bata. No, jeszcze ktoś? Chce się fikać? O kurde, ile broni. Będziemy musieli tu zejść za chwilę. Dobra, i teraz wchodzimy w same centrum radioaktywnych laserków. Ta, mamy tutaj tak. Raz. O, ten jest popsuty. Przewrócił się. Trzy laserki. Ten jest martwy. Zastanówmy się, jakby to taktycznie rozegrać. Siup. Rzućmy taktycznie granat tam. Łatwo. Dobra. Kapeluszu, nic ci nie jest, nikomu nic nie jest, zajebiście. Schodzę na chwilę na dół, muszę itemki pozbierać. O, ile towaru. Kurde, ja bym tego nie przypuścił. Towar jest ważny. Sprawdźmy, bo tu pewnie na każdym piętrze jakieś grube towary były, więc warto to spenetrować. Wiecie jak jest, byczunie. Wiecie jak jest. O, granaty oczywiście. Nadal martwię się o Sebastian przeżył. No Sebastian przeżyje, no. No, co ma nie przeżyć, jak przeżyje? No, Sebastian jest twardzielem, miał tylko tam jakieś zadrapanie. Ja takie zadrapanie to kiedy bawię się z moimi kotami sobie robię. No, a co, a Sebastian? Poczekaj chwilę, bo... Weź, stop, usiądź tutaj, gdzie twoje miejsce i przestań świrować pawiana. Dobra, pełna moc! Jedziemy sobie pociągiem. Mam nadzieję, że nie znikniesz, Sebastianie, bo się zdenerwuję. Nie Sebastianie, tylko Mateuszu. Tak, to jest Black Mesa. Ale długi loading. Halo? No, dobra. O nie. O, mało brakowało. Powiem ci, Mateuszu.
Mało brakowało. Idealny moment, żeby zrobić tak zwanego długiego save'a. Dobra. Zobaczmy, czy da się to przeskoczyć? Oczywiście, że tak. Perfekcyjnie to przeskoczyłem. Dobra, dlaczego ja to zrobiłem? Dlatego, że tu mamy taki właśnie, o, bydlaka. Bydlaka śmierdziela tu mamy. No i po bydlaku śmierdzielu. Proste. Widziałeś? Ucz się na moich sukcesach, Mateuszu. Dobra, pełna moc. Jedziemy sobie dalej. Przez... O, stop, stop, stop. Kolejne zagrożenie. Jedziemy sobie dalej. I obawiam się, Mateuszu, że przed nami... O cholera, żołnierze. Ale headshoty wale. Ja cię kręcę, ale ich tam ładnie z tego rewolwera ściągam. Dobra, mam dużo do amunicji do karabinu, to może trochę z karabinu postrzelajmy. Haha, już nie ma do kogo, wszyscy są martwi. Co to jest? Die Freeman, umieraj Freeman? Czemu to napisałeś? Czemu mnie nienawidzisz? Nie wierzę. Nawet tutaj wrogów się można znaleźć. Dobra, musimy otworzyć ten szlabanik. Sprawdźmy tutaj w tym warsztacie po lewej, czy jest coś, co mnie zaciekawi. Nie, to tylko wydrążywano tutaj chyba jakieś monety, czy coś takiego. Nic, nic co zainteresuje Bladeusza. Musimy iść na jakieś prawo. No. Rakietnica tu gdzieś będzie chyba. Jak Five Life 1, mówisz? Jak to się mówi, może będzie, może nie. Ale czemu ten cwaniak Bogdan coś tu odwalił? Ty wiesz, jak ciężko się zmywa krew ze ściany? Żałosne. Musiałem to zrobić, wchodzimy tam. O kurde, ale rozpizdziec. Dobra, pomogę im trochę. Ale rozpizdziec jest mały, podoba mi się to. Dobra, ciekawe jak to wygrywa. Kuloodporna szyba to jest, gałganie, gdzie strzelasz? O, ty żyjesz, co ty tu robisz? Dobra, idziesz mi pomóc? O kurde, to jest typowy Janusz. Tak, to musi być Janusz. Dobra, chodź. Dobra, cupcake, ale mu pojechał. Chodź, Januszu. Go, go, go. Dobra, kolejny zdjęty, Janusz. Coveruj mnie. Widzisz tu jeszcze kogoś? Z tym swoim wielkim, gigantyczną spluwą, to my tutaj zrobimy prawdziwy porządek. Co mówicie? Wygląda jak Ambroży? Trochę tak. No, ale dla mnie jest to niestety Janusz. Janusz ze swoim gigantycznym shotgunem. Chodź, Januszu. Dobra, trzeba tu... Ej, słyszę strzały. Strzelają do nas, szybko! Jest ich za dużo, chodź. O, nie rzucili granata, tylko się nie nadziej. Na pewno się nadział, prawda? A nie, nie nadział się. Jesteś inteligentniejszy niż mi się wydawało początkowo. Chodź! Dobra, jednak nie, wycofujemy się. Chodź, tędy pójdziemy. O, tu jest dużo bezpieczniej. Dobra, tam się będą postrzelać, a ja sobie tutaj naładuję wszystkiego. Chcesz trochę? Narkotyki pierwszej świeżości. Kto tu taki burdę zrobił? Nie wierzę! Ale się zdenerwowałem. Dobra, poczekaj. Przetegujmy. Patrz, czy są jakieś towary. Zaufaj mi, zauważcie takie duże skrzynki, a w środku przewożono takie gówno, naprawdę? Co to, tyle, ja naprawdę? Ja rozbiłem skrzynkę, a jest tam domestos? Przewożono domestos w takiej wielkiej skrzynce? Naprawdę nie mieliśmy co robić ze skrzynkami, że ładowaliśmy domestos do jebanej skrzynki? Ja się pytam? Jest inteligentniejszy niż mały liść, o jest! Patrzcie, rozbiłem cztery czy tam trzy skrzynki. W jednej skrzynce był domestos, w drugiej procesor. I to pewnie jeszcze jakiejś starej generacji. No, śrubokręt na jak ktoś zapakował do skrzynki, no zajebiście. No i płytkę CD, Turbo, Super XXL, CDR. Nie no, zajebiście, widzę, że nie macie co robić. Tutaj skrzynkę zapakowali sobie, co nie? Nie no, klasa, zapakowali jeszcze ten. No tutaj akumulator jakiś, co to jest? Jakaś skrzyneczka? No, dobrze, że skrzynkę CD włożyli do takiego wielkiego pudła.
Co? Dobra, wiesz co, Janusz, ty się już lepiej nie odzywaj. No, ale tutaj, co się tu odwala, to... No nie, nie wiem, co tu powiedzieć, Namek. Dobra, chodź, załatwimy tamtych Januszy. Muszę cię osłaniać, bo jak ja ciebie nie osłonię, to ty zginiesz tu zaraz. Dobra, już. Co, ty się ich boisz, czy co? Zachowujesz się tak, jakbyś miał zaraz spierdzielić. O, swoją drogą kanał wentylacyjny, Janusz, zobacz, co znalazłem. Może da się im zrobić takiego pranka w sumie, a ja tego nie zauważyłem. Swoją drogą... A, Mateusza zostawiliśmy przy tym, przy tym pociągu. Tak się przez chwilę zastanawiałem, gdzie jest Mateusz. A, bo tu ich można sprankować pewnie. Patrzcie, jakie rzeczy. Nie, Janusz w życiu by mnie zdradził. Za dobry ziomek jest. I myk, wejście. Co z tego, że wszyscy są już martwi? Mogli nie być. Janusz, idziesz? O kurde. Janusz! Janusz, debilu! Ale, no tyle było z Janusza. No, nie powiem, nie pomógł mi za bardzo ten Janusz, Januszenko. Co nie? Ja... Wiesz, co, aż mam ochotę się wczytać po prostu, bo no nie, nie żal mi się zrobiło Janusza. Janusz, debilu, chodź tu! You go on without me. Nie! Yeah, we might stand a better chodź! Chodź! Bo nie mogę patrzeć, jak zostałeś rozszarpany przez naturę. Dobra, ustaw się tutaj i nie rób nic głupiego teraz. Nie, Janusz, nie! Janusz! Widzisz, tak to się robi, Janusz. Załapałeś? Załapałeś bluesa? No mam nadzieję. No, Janusz załapał bluesa. No i gitara, tak to się robi, Janusz. Zapamiętaj tą lekcję. Jakiś taki niepewny ten Januszek jest nasz, co nie? Dobra, na chwilę tam wskoczę. O, proszę. Tak, wiem, że dla ciebie... Janusz, madafaka! Za tobą! Nie no, nie da się go uratować, no niestety. Janusz jest zbyt głupi, żeby się dał uratować. No, już mam dosyć ratowania mu życia. Też z tym swoim shotgunem to co najwyżej sam się pogrąża. No Janusz zginął w naturalnych okolicznościach. No niestety, widocznie Januszowi nie było dane, gdzie on zginął, nawet nie wiem, gdzie jest jego ciało. Nie, to na pewno nie zginął, tylko ten, tylko poszedł sobie, a nie, zginął jednak, tutaj jest Janusz. Janusz, Janusz, Janusz. Byłeś naprawdę naszym super przyjacielem, tymczasowym, najlepszym tymczasowym przyjacielem, nie licząc Sebastiana oczywiście, który jest też tymczasowym przyjacielem, jakiego spotkałem. Niestety, jak się okazuje, nie było nam dane dłużej się przyjaźnić. No przepraszam, niestety, czasami tak bywa. Sami widzicie, że próbowałem. No próbowałem, ale no nie wyszło po prostu. A co to jest? A proszę. Jakie tajne miejsce. Dobra. Że jak powiem Mateuszu, wracamy do naszego pojazdu. Pełna ku... to znaczy moc. Mistrzu, rozpiździeć. Myk, dobra, złapię cię, bo zaraz wylecisz w kosmos przy takiej prędkości. Bek, ale rąbnęłem. O nie, schować się. A, to tylko patrzcie, go zeżną żywcem. Kto wygra? O kurde, jednego wygra? Nie no, zrobił swoje. Ładnie walczyłeś, byku, ładnie walczyłeś, ale
Z mocą potężnych przemków, headcrabów, czarków nie ma szans. Nie ma opcji takiej nawet. Chodź, idziemy. Ładuj się tutaj. Ale ich tutaj nasrało. Ale mówiłem, bo ten to jest mój prawdziwy przyjaciel, a Sebastian jest tymczasowym. Sebastiana to wcześniej poznaliśmy, gałgany. To nie, ja się tu nie pomyliłem ani razu. Stop! O, złapałem cię w ostatniej chwili. Co do cholery, czemu to się kręci? Dobra, ustaw się znowu na pozycję. Myk, myk, myk z karabinu. Przeładowanko. Myk, myk, myk. Trzeba wyeliminować sobie potencjalnych wrogów. Dobra, w sumie nie wiem, czy dobrze robię, że tak marnuję amunicję. O kurde, ale się wysadził. No to masz za swoje. Haha, seryjka w plecy. O kurde, ile żołnierzy. Dobra, wychodzimy stąd. I co, tyle jazdy? Naprawdę cały rozdział z jeżdżeniem pociągiem, który jest jednym z najdłuższych rozdziałów, został skrócony do pół godziny? No to nieźle zrobili update. Pytanie odnośnie horsemenów kierować do Kupsona, a nie Bladiego. A nie Bladiego, głowę zawracacie, on tym kanałem nie rządzi. No, trochę dokładnie. Co to za zawracanie mi głowy? Wszystko zostało wyjaśnione już, byczki. No. I patrzcie, cały rozdział jeżdżenia został zakończony w tak krótkim czasie. No nie wierzę po prostu.